Witam serdecznie wszystkich Państwa, witam pana wójta Grzegorza Banaszkiewicza, witam panią skarbnik Małgorzatę Borową, witam wszystkich Państwa radnych online i tu w sali obrad na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 2 listopada. Podstawa prawna dzisiejszej naszej komisji to jest artykuł 15ZZX ustęp 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 374 z późniejszymi zmianami. Szanowni Państwo, porządek. Michał, słyszę cię co drugie słowo. A to może zdejmę tą maskę. Właśnie. Poczekaj, Ola, to może bliżej będę miał to, ten mikrofon. No właśnie. Szanowni Państwo, planowany porządek dzisiejszego posiedzenia komisji. Punkt pierwszy, przywitanie gości. Punkt drugi, przedstawienie i zatwierdzenie porządku posiedzenia. Punkt trzeci, omówienie protokołu z dalszych sesji. Punkt czwarty, omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Leszno na lata 2020-2027. Punkt piąty, omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Leszno na rok 2020. Punkt szósty, omówienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2020 roku długoterminowego kredytu. Punkt siódmy, omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego. Punkt ósmy, omówienie projektu uchwały w sprawie przejęcia przez wójta gminy Leszno zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 579. Punkt dziewiąty, omówienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2020. Punkt dziesiąty, omówienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania środków Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2021. Punkt jedenasty, sprawy różne. Punkt dwunasty, zakończenie posiedzenia. I szanowni Państwo, tak wygląda porządek obrad. Ja ten porządek obrad, że tak powiem, teraz poddam po głosowanie. I tak jak mówiłem wcześniej, już w punkcie czwartym oddam głos przewodniczącemu Komisji Budżetowej. Szanowni Państwo radni, na tym wspólnym naszym posiedzeniu, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego porządku obrad? I pani Agata Barzyńska-Kan? Jestem za. Ja nic nie słyszę, więc a, nie. Janusz, jesteś za przyjęciem porządku obrad? Tak, jestem. Dobra. Za przyjęciem. Pani Halina Dmoch? Jestem za przyjęciem porządku. Dominik Michał jest za. Pani Ewy Grot nie ma, pana Dariusza Iwanka nie ma. Lesław Kuczyński? Jestem za przyjęciem porządku obrad. Dzięki. Pani Ewa Latoszek? Jestem za przyjęciem porządku. Dziękuję. Obrad. Pan Krzysztof Lipiński? Jestem za przyjęciem porządku. Dziękuję. Pan Tomasz Maj? Jestem za przyjęciem porządku obrad. Dziękuję. Pani Marianna Malarowska? Jestem za przyjęciem porządku obrad. Dziękuję. Pan Krzysztof Michalski nieobecny. Pani Joanna Syta? Nie jestem za przyjęciem. Dziękuję. Pani Agnieszka Walczak? Nieobecna. Pan Leszek Żebrowski? Jestem za przyjęciem. Okej, okay, dziękuję. Szanowni Państwo radni, to protokoły z obrad naszych wcześniejszych sesji zostały Państwu udostępnione. Czy są pytania odnośnie do tych protokołów? W sali obrad nie widzę. Online również. W takim razie przejdziemy do punktu czwartego. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Leszno na lata 2020-2027. I tutaj już oddam przewodnictwo panu Tomaszowi Mają. Tomek, włącz dźwięk. Dzień dobry Państwu. Chciałbym poprosić o przybliżenie zapisów uchwały
w sprawie wieloletniej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Leszno na lata 2020-2027 panią skarbnik Małgorzatę Borową. W projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Leszno na lata 2020-2027 dostosowuje się dochody i wydatki zgodnie z dokonanymi zmianami w uchwale budżetowej na rok 2020. I tak zgodnie z załącznikiem numer 1 plan dochodów w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 1 877 855 zł i 24 grosze. Plan po zmianach wynosi 67 516 910 zł i 73 grosze. W tym dochody bieżące 65 385 749 zł i 29 groszy. Dochody majątkowe 2 131 161 zł i 44 grosze. Plan wydatków w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 5 277 855 zł i 24 grosze. Plan po zmianach wynosi 67 062 337 zł i 10 groszy. W tym wydatki bieżące 60 654 196 zł i 60 groszy. Wydatki majątkowe 6 408 140 zł i 50 groszy. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 454 573 zł i 63 grosze, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 3 400 zł, to jest do kwoty 2 524 889 zł i 86 groszy. Zmniejszenie dokonuje się w kwocie planowanego kredytu do wysokości 1 050 000 zł. Rozchody budżetu w 2020 roku pozostają bez zmian i wynoszą 2 979 463 zł i 49 groszy. I w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia kwota długu na koniec 2020 roku ulega zmniejszeniu z kwoty 12 432 442 zł do kwoty 9 032 440 zł. W załączniku numer 2 przedsięwzięcia dokonuje się następujących zmian. W przedsięwzięciu promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice przesunięto okres realizacji zadania na lata 2019-2022. W 2020 roku pomniejszono limit wydatków o kwotę 1 853 768 zł i 88 groszy i środki te przesunięto na rok 2021 i 2022. Limit wydatków na 2020 rok wynosi 593 012 zł i 40 groszy. Z uwagi na wydłużenie okresu opracowania dokumentacji projektowej do grudnia bieżącego roku i przesunięciu terminu realizacji projektu do 2020 roku, roboty budowlane zaplanowano na lata 2021 i 2022. Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji na rok 2021 dokonano zmian w wydatkach bieżących w przedsięwzięciach. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym, zwiększając limit wydatków na 2021 rok o 15 252 zł. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno etap B. Zmniejszono limit wydatków na 2020 rok o kwotę 14 022 zł, to jest do kwoty 7 011 zł. Limit wydatków na 2021 wynosi 14 022 zł. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Leszno-Podzaborówek we wsi Leszno. Zmniejszono limit wydatków na 2020 rok o kwotę 8 302 zł i 50 groszy.
to jest do kwoty 2767,50 zł. Limit wydatków na 2021 wynosi 8302,50 zł. Wprowadzono do planu przedsięwzięcie pod nazwą Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Okres realizacji w latach 2020-2021. Ustalono limit wydatków na rok 2021 14 145 zł. W wydatkach majątkowych dokonano zmian w przedsięwzięciach. Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie. W związku z zawartymi umowami na realizację przedsięwzięcia zmniejszono limit wydatków na 2020 rok o kwotę 69 tysięcy, to jest do kwoty 246 tysięcy. Limit wydatków na 2021 wynosi 400 tysięcy złotych. Przebudowa ulicy Podleśnej w Grądach. Z uwagi na rozpoczęcie procedury przetargowej w trzecim kwartale bieżącego roku i krótkim okresem na realizację robót budowlanych, przesunięto okres realizacji zadania do 2021 roku. Pomniejszono limit wydatków na 2020 rok o kwotę 949 930 zł, to jest do kwoty 500 070 zł. Limit wydatków na 2021 2 149 930 zł. Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie. Również z uwagi na rozpoczęcie procedury przetargowej w trzecim kwartale bieżącego roku i krótkim okresem na realizację robót budowlanych, przesunięto okres realizacji zadania do 2021 roku. Pomniejszono limit wydatków na 2020 rok o kwotę 507 tysięcy zł, to jest do kwoty 531 500 zł. Limit wydatków na 2021 1 milion 7 tysięcy zł. Budowa drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś. Z uwagi na niewyłonienie wykonawcy, oferty przewyższały środki w budżecie, pomniejszono limit wydatków o kwotę 72 286,71 zł. Rozbudowa ulicy Leśnej we wsi Wyględy. W 2020 roku zmniejszono limit wydatków o kwotę 933 580 zł i przeniesiono środki te na rok 2022 rok. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 59 778 zł, na rok 2021 1 411 142 zł. Budowa punktów świetlnych we wsi Kępiaste. Zmniejszono limit wydatków na 2020 rok o kwotę 20 745 zł, to jest do kwoty 59 255 zł, do wysokości ofert złożonych w postępowaniu przetargowym. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Chabrowej we wsi Wilkowa Wieś. W związku z zawartymi umowami na realizację przedsięwzięcia zmniejszono limit wydatków na 2020 rok o kwotę 66 tysięcy, to jest do kwoty 54 tysiące złotych. Budowa skateparku w Lesznie. Z uwagi na przedłużający się termin opracowania dokumentacji projektowej i brak możliwości rozpoczęcia prac budowlanych w 2020 roku, wprowadzono do planu przedsięwzięcie pod nazwą Budowa skateparku w Lesznie na okres realizacji 2020-2021. Limit wydatków na rok 2020 53 255, na rok 2021 500 tysięcy złotych. Łączne nakłady finansowe 553 255 zł. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Czarnowie. Z uwagi na rozpoczęcie prac projektowych w bieżącym roku z terminem wykonania do trzeciego kwartału 2021 roku wprowadzono do planu przedsięwzięcie pod nazwą Przebudowa stacji uzdatniania wody w Czarnowie. Okres realizacji zadania w latach 2020-2022. Ustalono limit wydatków na 2020 rok 21 492 zł, na rok 2021 36 925 zł i na rok 2022 300 000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 361 492 zł. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gawartowej Woli.
Z uwagi również na rozpoczęcie prac projektowych w bieżącym roku z terminem wykonania do trzeciego kwartału 2021 roku wprowadzono do planu przedsięwzięcie przebudowa stacji uzdatniania wody w Gawartowej Woli na okres realizacji w latach 2020-2022. Ustalono limit wydatków na 2020 rok 11 492 zł, na rok 2021 50 000 zł i na rok 2022 500 000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 561 492 zł. Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Zaborowie. Z uwagi na konieczność sporządzenia dokumentacji projektowej w 2020 roku wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwą Budowa Placu Zabaw przy przedszkolu w Zaborowie na okres realizacji w latach 2020-2021. Ustalono limit wydatków na rok 2020 5781 zł, na rok 2021 80 000 zł. Łączne nakłady finansowe na budowę placu zabaw przy przedszkolu w Zaborowie 85 781 zł. Dziękuję. Dobrze, szanowni państwo, czy są jakieś pytania do tego projektu uchwały? Pytam wszystkich radnych, zarówno tych przebywających w sali obrad, czy w Urzędzie Gminy, jak również tych online. Czy są jakieś pytania do tego projektu uchwały? Proszę. Ja mam pytanie. Czemu na ulicę Podleśną i na ulicę Sokołowską dopiero w trzecim kwartale została rozpoczęta procedura przetargowa? Czy wcześniej jakieś już ustalenia były, no długo trwały? No, sytuacja chyba w naszym kraju i wiosną, i latem, i teraz jesienią była dosyć szczególna. No tak. Aha. Myślę, że to wszyscy zaobserwowaliśmy jakoś. No dało się przynajmniej. No więc myślę, że to jest główna przyczyna tego, że po prostu projekty, uzgodnienia tych projektów przez wykonawców, no, odwlekały się, no bo różne instytucje pracowały zdalnie. No, zdalnie, inaczej, czy częściowo były zamknięte, stąd to się wszystko, no, wydłużyło i dlatego przetargi odbyły się dopiero teraz. Dziękuję. Szanowni państwo, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, nie słyszę. Proszę wobec tego członków Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji. Głosujemy w sprawie uchwały, w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozy finansowej gminy Leszno na lata 2020-2027. Pani Ewa Latoszek. Jestem za. Pani Marianna Malarowska. Jestem za. Pan Michał Dominiak. Pozytywnie opiniuję wprowadzone zmiany do WPF-u. Dziękuję. Tomasz Maj, jestem za. Czterech członków komisji obecnych na tej sesji komisji online i w Urzędzie Gminy opowiedziało się za poparciem tej ustawy. Przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad, czyli punktu piątego. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Leszno na rok 2020. Projekt tej uchwały i proszę również o omówienie tego projektu uchwały panią skarbnik. W projekcie uchwały budżetowej gminy Leszno na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany. Dochody budżetu zgodnie z załącznikiem numer 1 zwiększa się o kwotę 1 359 436 zł 91 groszy oraz zmniejsza się o kwotę 3 594 413 zł 50 groszy. To jest, po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 67 516 910 73 grosze. W tym dochody bieżące wynoszą 65 385 749 zł i 29 groszy. Dochody majątkowe wynoszą 2 131 161 zł i 44 grosze.
Wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego projektu uchwały zwiększa się o kwotę 775 413 zł i 39 groszy oraz zmniejsza się o kwotę 6 410 389 zł i 98 groszy. To jest po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 67 062 337 zł i 10 groszy. W tym wydatki bieżące wynoszą 60 654 196 zł i 60 groszy. Wydatki majątkowe 6 408 140 zł i 50 groszy. Zgodnie z załącznikiem nr 3 różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 454 573 zł i 63 grosze, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Przychody budżetu w kwocie 5 924 889 zł i 86 groszy zmniejsza się o przychody z tytułu kredytów w wysokości 3 400 000 zł i ustala się po zmianie kwotę przychodów w wysokości 2 524 889 zł i 86 groszy, w tym kwota kredytu 1 050 000 zł, wolne środki 1 434 425 zł i 95 groszy i nadwyżka 40 463 zł 91 groszy. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Zgodnie z załącznikiem nr 7 dokonuje się zmian w planie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego. Powyższe zmiany obejmują w dochodach bieżących. W dziale 750 administracja publiczna na podstawie zrealizowanych dochodów zwiększa się plan o kwotę 1411 zł, w tym wprowadzono do planu wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz zwiększono wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej. W dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 111 tysięcy zł, w tym wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zmniejsza się o kwotę 105 tysięcy zł, to jest z tytułu zwolnień przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Leszno z dnia 23 kwietnia 2020 roku. Wpływy z różnych opłat, to jest ślub w plenerze, zmniejsza się dochody do wysokości zrealizowanych wpływów, to jest o kwotę 6 tysięcy zł. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 164 642 zł, w tym wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zwiększa się o 100 tysięcy zł na podstawie wprowadzonych zmian w ewidencji gruntów i budynków. W wyniku pozytywnie zakończonego postępowania podatkowego nastąpił wzrost należności z podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 40 tysięcy zł. Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych zwiększa się o kwotę 1932 zł. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększono o kwotę 16 710, to jest do wysokości zrealizowanych dochodów. Wpływy z innych opłat zwiększono o kwotę 6 tysięcy zł, jest to opłata za zajęcie pasa drogowego.
W dziale 801 oświata i wychowanie zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10 tysięcy złotych z tytułu wpływu z usług za wyżywienie w szkole podstawowej w Lesznie. Ponadto wprowadza się do planu kwotę 145 478,91 groszy z tytułu otrzymanej kary za nienależyte wykonanie podłogi w szkole podstawowej w Zaborowie. Jest to wyrok sądu apelacyjnego. W dziale 855 rodzina na podstawie przewidywanego wykonania zwiększa się należności od dłużników alimentacyjnych o kwotę 5 924 zł. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska na podstawie przewidywanego wykonania zwiększa się plan dochodów o kwotę 17 190 zł, w tym wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień, opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 10 532 zł oraz wpływ z odsetek od nieterminowych wpływów w kwocie 6 658 zł. Dochody majątkowe. W dziale 600 transport i łączność z uwagi na przesunięcie terminu realizacji projektu do czerwca 2020 roku zdjęto z planu dochodów majątkowych kwotę 2 316 403 zł na dofinansowanie projektu promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice. I środki te przesunięto na rok 2021 i 2022. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa zdjęto z planu sprzedaż działki zabudowanej numer 12/1 położonej w Lesznie, brak podjętej uchwały w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości oraz zwiększono o kwotę 26 989,50 zł sprzedaż z nieruchomości w Zaborowie ulica Leśna. Poprzednia kwota była wprowadzana kwotą netto i tutaj jest tylko różnica VAT-u. Dział 758. Różne rozliczenia. Wprowadzono do planu dochodów majątkowych środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 dotyczących środków przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1 024 791 zł. W wydatkach dokonano następujących zmian. W wydatkach bieżących w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo, rozdział 010.30 izby rolnicze zwiększono plan wydatków o kwotę 1500 zł na wypłatę na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z pobranego podatku rolnego. W dziale 600, rozdział 616 drogi publiczne gminne, na wniosek sołectw o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego dokonano zmniejszenia o 2909 zł na zakup wiaty przystankowej w ulicy Granicznej w Feliksowie, jest to sołectwo Wąsy Kolonia, i przeniesiono środki te do działu 915. Jednocześnie zwiększono o kwotę 23 542,84 zł, w tym na wycinkę drzew przy ulicy Chabrowej w Grądach na wniosek sołectwa Grądy 11 742,84 zł, naprawę nawierzchni ulicy Poziomkowej w Wyględach, sołectwo Wyględy, kwotę 4500 zł, zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Wiktorów 7300 zł. Dział 710, rozdział 710.04, plany zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji części zadań na rok 2021 nad planami zagospodarowania przestrzennego oraz gminnego programu rewitalizacji spowodowane obowiązującym stanem epidemii zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 91 721,50 groszy, w tym na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Leszno etap B zmniejszono o kwotę 14 022 zł, plan po zmianie 7 011 zł. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Leszno pod Zaborówek zmniejszono o kwotę 8 302,50 zł, plan po zmianie 2760
67,50 zł. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym zmniejszono o kwotę 15 252 i środki te przesunięto na 2021 i wprowadzono przedsięwzięcie do WPF. Opracowanie drugiego etapu gminnego programu rewitalizacji, kwotę 14 145 wprowadzono do planu przedsięwzięć na rok 2021. Również zdjęto z planu zaplanowaną kwotę w wysokości 40 tysięcy na opracowanie jednostkowych zmian, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z gminy z uwagi na podjęcie uchwały w dniu 26 sierpnia 2020 roku w sprawie sporządzenia studium dla całej gminy. W dziale 750 Administracja Publiczna, rozdział 750-95 Pozostała działalność na wniosek sołectw o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zdjęto z planu wydatków kwotę 4500 zł. W tym sołectwo Wyględy zdjęto z planu zadanie upowszechnianie idei samorządowych wśród mieszkańców sołectwa Wyględy w kwocie 1500 zł i środki przeniesiono do rozdziału 616. Sołectwo Wąsy Kolonia zdjęto z planu zadanie spotkanie mieszkańców wsi Wąsy Kolonia pod nazwą Dzień Dziecka w wysokości 3000 zł i środki przeniesiono do rozdziału 915. Dział 754, rozdział 754-12 Ochotnicze Straże Pożarne. Na wniosek sołectwa Wyględy zwiększono plan wydatków na zakup wyposażenia dla OSP Zaborów o kwotę 2860 zł. Dział 801, rozdział 801-01 Szkoły Podstawowe. Z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z epidemią COVID-19 zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 743 347 zł. Jest to mniejsza liczba godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw i w tym o 166 200 zł dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie, o 577 147 dla Szkoły Podstawowej w Lesznie. W rozdziale 801.04 również dokonano zmniejszeń i zwiększeń. Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30 230 50 groszy oraz zmniejsza się o kwotę 184 700 zł. Zmniejszenia obejmują kwotę 30 700 dla publicznego przedszkola w Zaborowie, 141 000 dla publicznego przedszkola w Lesznie oraz zmniejsza się o kwotę 10 000 zł plan dotacji podmiotowej na dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy i również na wniosek sołectwa o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zdjęto z planu wydatków kwotę 3 000 zł na organizację wycieczki integracyjno-edukacyjnej dla dzieci do Puszczy Kampinoskiej. Środki przeniesiono do rozdziału 616. Zwiększenia obejmują. Zwiększono o kwotę 26 200 zł plan zwrotu kosztów dotacji dla gmin dotujących publiczne i niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy. Na wniosek sołectwa Wiktorów o zmianę przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego wprowadzono do planu wydatków kwotę 4030 zł i 50 groszy na zakup huśtawki Bociane Gniazdo dla publicznego przedszkola w Zaborowie. W rozdziale 801.05 Przedszkola Specjalne zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 160 000 zł dla niepublicznego przedszkola terapeutycznego prowadzonego na terenie gminy. Plan po zmianie dotacji wynosi 690 026 zł. I zgodnie z artykułem 17 ustęp 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne przedszkola specjalne otrzymują z budżetu gminy na każdego ucznia niepełnosprawnego dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej w subwencji oświatowej. Z uwagi na systematyczny wzrost uczniów w przedszkolu aktualny stan 17 uczniów dokonuje się zwiększenia dotacji. Rozdział 801.06 Inne formy wychowania przedszkolnego. Zwiększa się o kwotę 5000 zł plan dotacji podmiotowej na dofinansowanie niepublicznego punktu przedszkolnego prowadzonego na terenie gminy.
W rozdziale 801.13 dowożenie uczniów do szkół z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z epidemią COVID-19 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 166 988,50 zł. W rozdziale 801.48 stołówki szkolne i przedszkolne, również z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 103 350 zł, w tym o 10 000 dla szkoły podstawowej w Lesznie, o 22 000 dla publicznego przedszkola w Zaborowie, o 71 350 dla przedszkola w Lesznie. W dziale 851 ochrona zdrowia, rozdział 851-54 przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup usług o kwotę 16 710 na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z prowadzonymi dochodami. Rozdział 851-95 pozostała działalność. Na wniosek sołectwa Wólka o zmianę przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego zdjęto z planu wydatków kwotę 3470,05 zł na organizację szkolenia dla mieszkańców sołectwa Wólka pod nazwą Pierwsza Pomoc i środki przeniesiono do rozdziału 926.05. Dział 852 Pomoc Społeczna, rozdział 852.02 Domy Pomocy Społecznej. Z uwagi na rosnące koszty utrzymania w domach pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł. Rozdział 852.19 Ośrodki Pomocy Społecznej. Dokonano zmniejszenia wynagrodzeń i składek od nich naliczonych o kwotę 20 600 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego. Dział 854, rozdział 854.01 Świetlice szkolne, również z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych, zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 37 689 zł dla świetlicy przy szkole podstawowej w Lesznie. W rozdziale 854.04 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwiększono plan dotacji o kwotę 2000 zł. W dziale 855 Rodzina, rozdział 855.08 Rodziny zastępcze. Z uwagi na wzrost kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 zł. Rozdział 855.10 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Z uwagi na wzrost kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł. Dział 900, rozdział 902 Gospodarka odpadami komunalnymi. Zwiększa się plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi o kwotę 275 tysięcy zł na odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych posesji. Plan po zmianie 5 193 008 zł. Rozdział 903 Oczyszczanie miast i wsi. Na wniosek sołectwa Wiktorów o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zwiększa się o kwotę 500 zł na zakup kosza na śmieci. Po zmianach zostanie zakupionych 4 kosze. Rozdział 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Na wniosek sołectw o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego wprowadzono do planu wydatków kwotę 7209 zł, w tym na instalację lampy oświetleniowej w ulicy Leśnej w Wiktorowie 1300 zł, na wymianę lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Wąsy Kolonia 5909 zł. Rozdział 926 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Leszno. W dziale 926 rozdział 926.05 Zadania w zakresie kultury fizycznej. Na wniosek sołectwa Wólka o zmianę przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego wprowadzono do planu kwotę 3470,05 zł na zakup ogrodzenia działki przeznaczonej pod siłownię plenerową w Wólce. Wydatki majątkowe. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 010.10 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 87 742,84 zł. W tym budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Habrowej we wsi Wilkowa Wieś o kwotę 66 000 zł, koszt realizacji zadania 54 000 zł.
projekt systemu kanalizacyjnego na terenie sołectwa Grądy. Na wniosek sołectwa dokonano przeniesienia środków w kwocie 21 742,84 zł do rozdziału 616 i rozdziału 915. Dział 400, rozdział 402, dostarczanie wody. Z uwagi na opracowanie koncepcji i planowane rozpoczęcie prac projektowych z terminem wykonania w trzecim kwartale 2021 roku przebudowy stacji uzdatniania wody i planowanych realizacji zadań w latach 2021-2022 dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 87 016 zł, w tym o 28 000 508 na przebudowę stacji uzdatniania wody w Czarnowie, o kwotę 30 tysięcy na przebudowę stacji uzdatniania wody w Feliksowie i o 28 508 przebudowę stacji uzdatniania wody w Gawartowej Woli. W dziale 600, rozdział 616, drogi publiczne gminne, dokonano zmniejszenia planu o kwotę 4 434 696 zł i 9 groszy, w tym przebudowa nawierzchni ulicy Akacjowej w Wiktorowie. Z uwagi na niższe koszty wykonania projektu zmniejszono na wniosek sołectwa o kwotę 3130 zł i 50 groszy. Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie zmniejszono o kwotę 69 tysięcy z uwagi na niższe koszty realizacji zadania. Z uwagi też na niższe koszty realizacji zadania zdjęto z planu kwotę 46 tysięcy zł na przebudowę ulicy Ogrodowej w Zaborowie. Przebudowa ulicy Podleśnej w Grądach z uwagi na rozpoczęcie procedury przetargowej w trzecim kwartale bieżącego roku i krótkim okresem realizacji robót budowlanych przenosi się środki w kwocie 949 930 zł na rok 2021. Plan na 2020 rok po zmianie wynosi 500 070 zł. Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie. Z uwagi na rozpoczęcie również procedury przetargowej w trzecim kwartale i krótkim okresem na realizację robót budowlanych przenosi się środki w wysokości 507 tysięcy na rok 2021, plan na 2020 rok 531 500 zł. Rozbudowa ulicy Leśnej we wsi Wyględy. Zmniejsza się plan o kwotę 933 580 zł ze względu na konieczność przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej. Zlecono projekt przebudowy z terminem realizacji wykonania na luty 2021 rok. Okres uzyskania niezbędnych decyzji skutkuje rozpoczęciem procedury przetargowej w drugim kwartale 2021 roku. Realizację robót budowlanych planuje się w latach 2021-2022. Plan po zmianie na rok 2020 rok wynosi 59 778 zł. Jest to opracowanie części dokumentacji projektowej. Budowa drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś. Zmniejszono plan o kwotę 72 286,71 zł z uwagi na przeprowadzenie przetargu i niewyłonienie wykonawcy ze względu na zbyt wysokie oferty. Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów, Mazowiecki, Leszno i Stare Babice. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 853 768 zł i 88 groszy z uwagi na wydłużenie terminu realizacji dokumentu projektowej do grudnia bieżącego roku. Wykonanie robót budowlanych planuje się w latach 2021-2022. Dział 801, rozdział 801.04, przedszkola. Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Zaborowie. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 64 219 zł ze względu na konieczność sporządzenia dokumentacji projektowej w 2020 roku. Planowana realizacja zadania w 2021. Dział 900, rozdział 915, oświetlenie ulic, placów i dróg. Dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 33 605 zł, w tym na budowę punktów świetlnych we wsi Kępiaste o kwotę 20 745 zł. Zmniejszono plan do wysokości złożonych ofert w postępowaniu przetargowym. Projekt budowy punktów świetnych w ulicy Parkowej Wiktorowie. Na wniosek sołectwa o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zdjęto z planu kwotę w wysokości 10 000 zł i środki przeniesiono na inne zadania.
projekt budowy punktów świetnych w ulicy Leśnej w Wyględach na wniosek sołectwa o zmianę przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego zdjęto z planu kwotę 2860 zł i przeniesiono do rozdziału 754.12. Zwiększono plan wydatków o kwotę 15 tysięcy na zadania. Budowa punktów świetlnych na skrzyżowaniu ulic Topolowej i Alei Grabowej w Marianowie. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 tysięcy złotych w celu zapewnienia środków na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym. Plan po zmianie będzie wynosił 30 tysięcy złotych. Budowa punktu świetlnego hybrydowego w ulicy Haborowej we wsi Grądy na wniosek sołectwa o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zwiększa się o kwotę 10 tysięcy złotych. Plan po zmianie 32 tysiące złotych. Rozdział 995 pozostała działalność. Wprowadzono do planu wydatków majątkowych kwotę 190 tysięcy złotych na zakup ciągnika wraz z wyposażeniem. Dział 926, rozdział 926.01, obiekty sportowe. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 361 745 na budowę skateparku w Lesznie z uwagi na przedłużający się termin opracowania dokumentacji projektowej i brak możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w tym roku. Realizację planuje się na 2021 rok. Dziękuję. Szanowni Państwo, zostaliśmy zapoznani oczywiście oprócz własnego przeczytania przez Panią Skarbnik z zapisami projektu tej uchwały. Czy są jakieś pytania do tego projektu uchwały? Ja mam pytanie. Mam pytanie, czy w związku z tym, że prawie o 300 tysięcy zwiększamy wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na odbiór z posesji z terenu gminy, to wzrosła nam ilość śmieci, czy mamy problem ze ściągalnością? Wzrosła raczej odbiór śmieci. Faktury są dość wyższe niż było przewidywane, tak. I z uwagi, żeby nie zabrakło nam środków do końca roku, po prostu bezpiecznie zapewnić środki w budżecie. Dziękuję. No, szanowni Państwo, niestety ta nasza praca zdalna chociażby i to przedłużające się siedzenie w domu, no zapewnie... Generuje śmieci. Tak jest, generujemy coraz więcej śmieci niestety. Czy są jeszcze jakieś pytania, szanowni Państwo? Nie widzę, nie słyszę. Wobec tego ja mam pytanie. Chodzi mi o rozdział 995 i zadanie pod tytułem zakup ciągnika wraz z wyposażeniem. Mam takie pytanie, co to będzie za wyposażenie i do czego tak naprawdę ten ciągnik będzie używany? To będzie ciągnik, który będzie używany do koszenia poboczy dróg, do odśnieżania dróg, do ich solenia, dróg, chodników. Takie kalkulacje, które zostały przeprowadzone przez referat gospodarki komunalnej, wskazują na to, że może po prostu bardziej nam się opłaca kupić taki ciągnik i pewne roboty wykonywać we własnym zakresie, bo mamy dwóch pracowników, którzy będą mogli taki ciągnik obsługiwać, bo mają do tego uprawnienia. Będzie po prostu tańsze niż zatrudnianie firm zewnętrznych. Jasne, dziękuję. Mam jeszcze pytania dotyczące tych opóźnionych w realizacji tak naprawdę inwestycji. Mówię o inwestycjach drogowych, ale mówię też o inwestycji pod tytułem skatepark. Czy jest możliwość taka, jeśli chodzi na przykład o ulicę Sokołowską, której realizacja budowy ma się zacząć w tym roku, lub chociażby o ulicę Podleśną w Grądach, czy jest taka możliwość, żeby te prace, które będą zaczęte w tym roku, jeśli nie będzie jakiejś srogiej zimy, mówię tu o jakichś temperaturach mocno minusowych oczywiście, lub dużych opadów, czy to śniegu, czy deszczu, jeśli aura będzie pozwalała, czy jest taka możliwość, żeby te prace były no dość szybko po nowym roku rozpoczęte i te budowy kontynuowane? I to samo pytanie, jeśli chodzi o skatepark. Czy jakoś tam w pierwszych miesiącach, w pierwszym kwartale przyszłego roku, o ile warunki pozwolą, będzie możliwość rozpoczęcia budowy skateparku?
Myślę, że tak. Jeśli chodzi o skatepark, to na pewno ta procedura przetargowa odbędzie się zaraz w przyszłym roku, jak tylko uchwalą państwo nowy budżet. Więc myślę, że wiosną na pewno będą mogły roboty ruszyć. To na pewno bardzo bym chciał, żeby skatepark był wybudowany, żeby już mógł być używany gdzieś w maju, czerwcu, na pewno przed wakacjami. To jedna rzecz. Tak, no to znaczy no wykonawca, który wygrał te przetargi, jest to firma, która mówię teraz o ulicy Sokołowskiej Podleśnej, jest to firma, która jest znana tutaj na naszym terenie, wykonywała sporo prac drogowych, też jest znana w powiecie warszawskim zachodnim, więc myślę, że tutaj nie byłoby kłopotu z elastycznością tej firmy, tak żeby jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwolą, żeby te roboty szły szybciej. Nie widzę, żeby tutaj jakiś problem miał być. Rozumiem, czyli możemy liczyć na to, że te roboty, jeśli warunki pozwolą, będą kontynuowane. Mam nadzieję, że nie wiem, rozmowy, które państwo prowadzicie z tą firmą, zaowocują tym, że faktycznie jeśli warunki pozwolą, to tych przestojów u nas nie będzie, żebyśmy mogli sobie właśnie zakontraktować ich, żeby faktycznie po nowym roku te roboty były kontynuowane, żeby te inwestycje zakończyć jak najszybciej, bo myślę, że mieszkańcy czy to ulicy Sokołowskiej i pobliskich ulic bardzo liczą na nową nawierzchnię na ulicy Sokołowskiej. No także mieszkańcy dwóch miejscowości, na pewno Grądy i Marianów, też bardzo liczą na budowę Podleśną jak najszybciej, bo czekamy już na to bardzo dużo lat. Dobrze, szanowni państwo, czy są jeszcze jakieś pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę, nie słyszę. Wobec tego głosujemy i poproszę członków Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji. Przeprowadzamy głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Leszno na rok 2020. Pani Ewa Latoszek. Za przyjęciem uchwały. Dziękuję. Pani Marianna Malarowska. Pozytywnie opiniuję uchwałę. Dziękuję bardzo. Projekt. Pan Michał Dominiak. Pozytywnie opiniuję projekt uchwały. Dziękuję. Ja również pozytywnie opiniuję projekt uchwały. Czterech członków komisji uczestniczących w obradach opowiedziało się za projektem uchwały. Dobrze, przechodzimy, szanowni państwo, do punktu szóstego. To jest projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2020 roku długoterminowego kredytu. Bardzo bym prosił o kilka słów może pana wójta na temat tego projektu uchwały. Znaczy, ja może dopowiem, ale tutaj tak już ustaliliśmy z panią skarbnik, że pani skarbnik państwu wyjaśni, z jakiego powodu proponujemy państwu podjęcie tej uchwały. Są to kwestie takie stricte finansowe, więc może tak to zróbmy, dobrze? Jasne. Poprosimy panią skarbnik. W projekcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2020 roku długoterminowego kredytu w kwocie 1 050 000 zł. Zaciągnięcie kredytu w tej kwocie wynika z potrzeby spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów. I tak z analizy przeprowadzonej w pierwotnej uchwale wydatki majątkowe wynosiły 10 943 459 zł i 90 groszy. Przy planowanej kwocie deficytu 1 470 536 zł i 51 groszy i rozchodach 2 979 463 zł 49 groszy. Kredyt wówczas był zaplanowany w kwocie 4 500 000 zł. Wydatki majątkowe w projekcie uchwały dzisiaj
dzisiaj omówionej zmniejsza się o kwotę 4 864 023 zł i 93 grosze i po zmianach wynoszą 6 408 140 zł i 50 groszy. Największą inwestycją zmniejszającą plan jest przedsięwzięcie promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice. Zmniejsza się tą inwestycję o kwotę 1 853 768 zł i 88 groszy, równocześnie pomniejszając planowane dochody majątkowe z tego tytułu jako dofinansowanie wyżej wymienionego zadania w kwocie 2 316 400 zł. Różnica pomiędzy zmniejszonymi dochodami a wydatkami jest 462 634 zł i 12 groszy. Pomniejszając zmianę w wydatkach inwestycyjnych o ścieżki wcześniej omówione, wydatki majątkowe z własnych środków zmniejszamy o kwotę 3 010 000 zł, 255 zł i 5 groszy. W sumie po dokonanych zmianach konstrukcja budżetu zmienia się z deficytu na nadwyżkę budżetową, a planowany kredyt zmniejsza się do kwoty 1 050 000 zł, który przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Planowana kwota spłat rat kredytów w listopadzie i w grudniu jest to 617 365 zł. Różnica pomiędzy zmniejszonymi dochodami a wydatkami jest 462 634 i jest to w przybliżeniu kwota, o jaką planujemy zaciągnąć kredyt. Milion 80 tysięcy. Również zaciągnięcie kredytu będzie uzależnione od realizacji dochodów w listopadzie i w grudniu, głównie od wpływów udziałów z podatku dochodowych od osób fizycznych. W tym momencie z przewidywanego wykonania może być niezrealizowana kwota w stosunku do planowanej około 1 948 zł. Jak również nie wiadomo, jak będą przebiegać w dalszych miesiącach wydatki, więc z uwagi na to proponujemy dla zabezpieczenia zaciągnięcie kredytu i tak w niższej kwocie niż pierwotnie było planowane. To teraz może ja, jak pan przewodniczący pozwoli, to znaczy... Bardzo proszę, panie wójcie. Znaczy pamiętają państwo, że uchwalając budżet na rok bieżący, uchwalili państwo kwotę kredytu w wysokości 4,5 miliona złotych, tak? I ona miała być przeznaczona na pokrycie spłat kredytu zaciągniętych wcześniej. Budżet w ciągu roku się zmienił. Zmienił się tak, że pod koniec tego roku, jeżeli państwo podejmą tą uchwałę, którą państwu proponują, zmniejszymy środki przeznaczone na wydatki majątkowe o 3 miliony złotych. Ale to oczywiście jest kwota mniejsza niż zakładana w budżecie, ale nie powoduje jeszcze, że kredyt, który planowali państwo w wysokości 4,5 miliona złotych, nie będzie potrzebny. Tak jak pani skarbnik powiedziała, dochodzi tutaj sprawa spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz tego, że liczymy się z taką możliwością, że dochody z PIT-u będą mniejsze o około 2 milionów złotych. Stąd ta kwota 1 050 000 zł na kredyt, która jest mniejsza niż planowana w budżecie, ale jednak wydaje nam się, że zabezpieczy nam ewentualne jakieś problemy ze spłatą wszystkich zobowiązań, które jeszcze do końca tego roku mamy i mieć będziemy. Dobrze, dziękuję bardzo. Szanowni państwo, czy są jakieś pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę, nie słyszę. Wobec tego zwracam się do członków Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji. Głosujemy w sprawie opiniowania projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2020 roku długoterminowego kredytu. Pani radna Ewa Latoszek. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani radna Marianna Malarowska.
Pozytywnie opiniuję projekt uchwały. Dziękuję. Pan przewodniczący Michał Dominiak. Pozytywnie opiniuję projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Ja, Tomasz Maj, również pozytywnie opiniuję projekt uchwały. W związku z tym czterech obecnych w obradach i uczestniczących członków komisji jest za przyjęciem tego projektu uchwały. Przechodzimy do kolejnego punktu siódmego i... Panie przewodniczący, czy to jest mój projekt uchwały, w sensie mojej komisji? Nie, ten projekt uchwały będziemy omawiali tutaj wspólnie. Dziękuję, oddaję głos. Uchwalenia zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego i tutaj przewodniczący Komisji Rewitalizacji, pan Janusz Biały, ale jest z nami nieobecny. W takim razie tutaj poprosimy pana wójta, z czego wynika ta zmiana odnośnie tej uchwały, którą podejmowaliśmy jakiś czas temu. Zmiana wynika z tego, że członek tej komisji inwentaryzacyjnej odszedł z pracy. I nie będzie w związku z tym członkiem komisji inwentaryzacyjnej. Rozumiem. W takim razie chyba pytań odnośnie tej uchwały więcej nie ma. Niestety nie ma członków Komisji Rewitalizacji i Gospodarowania Przestrzenią, więc tutaj ta uchwała pójdzie bez opinii komisji. Natomiast i tak Rada będzie podejmowała decyzję w czwartek na sesji. Więc wiemy już, z czego wynika ta zmiana w tej uchwale. W takim razie przejdziemy do punktu kolejnego, omówienie punktu ósmego, czyli omówienie projektu uchwały w sprawie przejęcia przez wójta gminy Leszno zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej numer 579. I tutaj, panie wójcie, również poprosimy o krótką charakterystykę tej uchwały. Proszę państwa, to jest taka kolejna z serii uchwał związanych z przejęciem odpowiedzialności za fragmenty pasa drogowego drogi wojewódzkiej. Jest to potrzebne do tego, żeby realizować projekt ścieżek rowerowych. Dotyczy to odcinka od Leszna do Roztoki, czyli tej północnej części ścieżki rowerowej. No, podjęcie tej uchwały umożliwi nam realizację tej inwestycji. Dziękujemy. W takim razie znowu nieobecni są członkowie Komisji Rewitalizacji i Gospodarowania Przestrzenią, więc projekt uchwały zostanie omówiony szerzej w trakcie sesji w czwartek i Rada wtedy będzie podejmowała decyzję odnośnie tej przedmiotowej uchwały. Przejdziemy do kolejnego punktu porządku obrad naszego posiedzenia wspólnego komisji, czyli omówienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2020. I tutaj również głos już oddam panu przewodniczącemu Tomasz Majowi, żeby poprowadził te dwa porządki obrad odnośnie środków finansowych i zmian Funduszu Sołeckich. Szanowni państwo, przechodzimy do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2020. Chodzi o sołectwo Leszno Wschód i jak czytamy w uzasadnieniu, mieszkańcy zrezygnowali z organizacji pikniku sołeckiego z wiadomych zapewne względów, czyli niestety pandemii, która panuje, i
stwierdzili, że przeznaczą te pieniądze na zakup pojemnika w kształcie serca na plastikowe nakrętki, który ma stanąć na działce 471 łamane przez 5 obręb Leszno, i to jest projekt wspólny z sołectwem Leszno Południe, oraz na zakup i wymianę lamp sodowych na lampy LED-owe w ulicy Marysieńki w Lesznie w zakresie wysokości przeznaczonych środków z funduszu sołeckiego. Szanowni Państwo, czy są jakieś pytania do tego projektu uchwały? Nie słyszę, nie widzę. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Proszę członków Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji. Głosujemy nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2020. Jest to wniosek sołectwa Leszno Wschód. Pani radna Ewa Latoszek. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Marianna Malarowska. Pozytywnie opiniuję projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Pan przewodniczący Michał Dominiak. Pozytywnie opiniuję projekt uchwały. Dziękuję. I Tomasz Maj, przewodniczący komisji, pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Czterech członków komisji opowiedziało się za pozytywnym zaopiniowaniem projektu tejże uchwały. I przechodzimy do punktu 10 naszych obrad, czyli projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania środków Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2020. Jeden, to również jest wniosek sołectwa Leszno Wschód. I czytamy w projekcie uchwały, że zebranie wiejskie w dniu 6 października 2020 roku wskazało następujące zadania. Przebudowę łazienki w świetlicy GOG w Lesznie, przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Leszno Południe i Leszno Północ. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup samochodu gaśniczego dla OSP Zaborów. To jest przedsięwzięcie wspólne z kilkoma sołectwami, no między innymi oczywiście z sołectwem Zaborów, Leszna Południa, ale też z wieloma innymi, których mieszkańcy postanowili środki z funduszy sołeckich przeznaczyć na wsparcie tego zakupu samochodu gaśniczego dla OSP Zaborów. W punkcie trzecim projekt budowy punktów świetlnych w ulicy, w części ulicy Podzaborówek, to jest około 120 metrów, i ulicy Otuliny, to są dwie lampy, i tu chodzi o projekt. Punkt czwarty, pobudzenie aktywności sołeckiej oraz upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizowanie spotkań mieszkańców. Punkt piąty, projekt i wykonanie organizacji ruchu na ulicy Marysieńki Widokowej i ulicy Bez Nazwy od strony wschodniej graniczącej z sołectwem Zaborówek. Punkt szósty, wykonanie nawierzchni ulicy Otuliny nakładką asfaltową, destruktem asfaltowym. I punkt siódmy, zakup wyposażenia i strefy aktywności w sołectwie Leszno Wschód. Szanowni Państwo, czy są jakieś pytania do tego projektu uchwały? Ja mam pytanie. Widzę tutaj, na co ma być to przeznaczone, natomiast nie widzę kwot, bo no, normalnie w tym wniosku, w którym się dzieli Fundusz Sołecki, to jest zadanie i kwota na nią, jaka jest na to zadanie przeznaczona. Tu tych kwot nie widzę, czy tam w tym wniosku jest, tylko tu nie ma, czy w ogóle nie ma? Są kwoty. Są kwoty w pierwszej części wniosku. We wniosku są. Dziękuję. Tak, we wniosku jak najbardziej takie kwoty widnieją. To dziękuję bardzo. Szanowni Państwo radni, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie mam pytań. Bardzo proszę Pani Ewa. Nie mam pytań. A, nie ma Pani pytań. Słabo słychać. Przepraszam. Dobrze, przechodzimy wobec tego do głosowania
nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania środków Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2021. I szanowni państwo, mówię do członków Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji. Pani radna Ewa Latoszek. Jestem za przyjęciem. Bardzo dziękuję. Pani radna Marianna Malarowska. Pozytywnie opiniuję. Wniosek. Bardzo dziękuję. Pan przewodniczący Michał Dominiak. Pozytywnie opiniuję. Bardzo dziękuję. Ja, Tomasz Maj, również pozytywnie opiniuję. W związku z tym czworo członków komisji uczestniczących w obradach pozytywnie zaopiniowało ten projekt uchwały. Dziękuję bardzo państwu i oddaję głos panu przewodniczącemu rady. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo radni, jesteśmy na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji. Jesteśmy w punkcie 11 porządku obrad i czy w sprawach różnych i czy państwo radni mają pytania tutaj z sali obrad lub online. Proszę o zadawanie pytań. Tak, pan radny Żebrowski. Do pana wójta pytanie. Panie wójcie, słyszałem, że sołtysi nie będą zbierać podatku rolnego. No, panie wójcie, to jest czwarta rata. Ja mam bodajże sześciu takich mieszkańców. Jak on teraz się dostanie do was, żeby zapłacić wam czwartą ratę podatku? A sołtys do tyłu nie może później wziąć żadnej raty. Ja widzę, że tu nie mam, jak ja, to żadnej przeszkody nie widzę, żebym ja zebrał ten podatek jako sołtys Kępiastego. No, jako sołtys Kępiastego pewno nie, ale jest epidemia, tak? No, z uwagi na epidemię no, zrezygnowaliśmy z tego, żeby no, sołtysi chodzili po ludziach, tak? No, to z tego wynika, panie Leszku, nie z tego, że nie chcemy, żeby sołtysi zbierali pieniądze, że z tego rezygnujemy. No, jest taki ciężki czas i nie będziemy narażać ani sołtysów, ani mieszkańców na to, żeby no, ktoś potem miał do gminy pretensje, że się rozchorował. No ale mi się, no nie wiem, no. Jak sołtys taką decyzję podejmie i chce ten podatek zebrać, no to chyba jakąś odpowiedzialność na siebie bierze, prawda? No, no nie wiem, no. Teraz co ja zrobię z tymi starszymi ludźmi? Jak on tu przyjdzie, żeby to jeszcze w banku zapłacić? Bo pół biedy byłoby jak w gminie, ale w banku. Ja jestem gotowy ten podatek zebrać i pani sołtys z Łupca dzwoniła do mnie. Pani sołtys z tego. Tak. I też jest gotowa zebrać. No mi się zdaje, że o ile sołtys jest gotowy zebrać ten podatek, to powinien go zebrać. No. Nikt innego, ten co nie chce, prawda, to nie zbiera, a nikt go nie zmusi. Ale ten co chce, to ja nie widzę żadnej przeszkody, żebym zebrał. I przyniósł, rozliczył się i było, będzie kłopot z tymi ludźmi, no. Panie wójcie, no nie wiem, no. Ja chciałbym jak najlepiej, no. Ja jestem gotowy, Wiola jest gotowa zebrać, no. Myślę, że wszyscy byśmy chcieli najlepiej, ale ja nie mogę też narażać ani mieszkańców, ani sołtysów na to, żeby no. Coś im się stało, a myślę, że no takie odwiedzanie mieszkańców no może przyczynić się do tego, że no ktoś się rozchoruje. No więc no bezpieczeństwo tutaj chyba mieszkańców jest najważniejsze. No, no i to jest moja decyzja, ja taką podjąłem. Szanowni państwo radni, czy są pytania online? Jeśli ja mógłbym o czymś powiedzieć, to nie będzie oczywiście pytanie, natomiast chciałbym zaapelować do państwa radnych, do państwa sołtysów i do wszystkich mieszkańców, do wszystkich grup strażaków, nauczycieli. Szanowni państwo, pierwsza rzecz to jest budżet obywatelski naszej gminy. Głosowanie kończy się za dwa dni. Jest pięć projektów,
każdy, myślę, może w tych projektach odnaleźć coś dla siebie i zagłosować. Więc szanowni państwo, naprawdę zapraszam. Można głosować w świetlicach fizycznie chociażby, ale no najlepszym oczywiście w dobie pandemii jest możliwość zagłosowania w internecie. Więc gorąco państwa zapraszam i zachęcam do zajęcia jakiegoś stanowiska i oddania głosów na któryś z tych projektów, ale też chciałbym się przypomnieć i też do państwa zaapelować o oddawanie głosów w budżecie obywatelskim Mazowsza. Tam jest nasz wniosek, który może poprawić bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców, którzy choć przez chwilę pojawiają się na drodze 580, a myślę, że w zasadzie czynimy to wszyscy. Może nie codziennie, ale myślę, że wielu z nas z tej drogi jest zmuszonych korzystać. Ona nie jest zbyt bezpieczna, jak państwo doskonale wiecie. I myślę, że nawet takie niewielkie poprawienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych może naprawdę skutkować tym, że mniej ludzi utraci zdrowie, czy to fizyczne, czy psychiczne, na skutek jakiegoś zdarzenia drogowego. Już nie mówię o utracie życia, więc też bym państwa prosił o głosowanie na ten projekt i chciałbym, żebyśmy się naprawdę wszyscy w to włączyli, bo myślę, że to jest projekt, który naprawdę może nam pomóc. Dziękuję pięknie. Dziękujemy. Czy są pytania, szanowni państwo radni? Nie widzę, w takim razie przejdziemy do 12 punktu porządku obrad. Zakończenie posiedzenia. Dziękuję wszystkim za udział we wspólnym posiedzeniu komisji. Dziękujemy również. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo.